Dzień dobry, wieczór. Gramy znowu w Time Diver Aeon Man. Ostatnio byliśmy w przyszłości i w teraźniejszości, teraz jesteśmy w przeszłości. I cóż, to będzie chyba jedna z krótszych rund w całej tej grze. Nie ma tutaj też zbyt wielu takich, powiedzmy, bardziej wymagających przeciwników, bo mamy orły z pierwszego świata, mamy kowbojów, mamy beczki, które mają chyba własną świadomość, bo same spadają i boże, w ogóle nie tyle co spadają, one po prostu wychwytują, że my akurat przechodzimy, a to coś się potocze w jego kierunku. Tak, to są inteligentne beczki, to nie są zwykłe beczki. O ty! Chyba pierwszy raz w historii zdarzyło mi się, że ten kowboj w ogóle mnie uderzył. A to zginiesz marnie za to. A, ciekawe jest to, że ci kowboje też za nami łażą. Chwila. Rzeczywiście za nami łażą? O, skaczą nawet, a tego to nie widziałem. To się człowiek za nowych rzeczy dowiaduje. Wejdźmy do salonu. A to raczej niewygoda mi na salon, trochę taki zaniedbany. Okej, nietoperze są dosyć wkurzające. Są małe, przelatują praktycznie przez wszystko. A, dostaliśmy nową moc. Tylko, że widzicie, powiedziałem wam poprzednio, że te rundy są losowe. I ogólnie sprawa jest taka, że tylko i wyłącznie druga moc jest, powiedzmy, taka konieczna do przejścia rundy. No bo bez pierwszej mocy możemy się obejść. I tutaj mamy też moc zatrzymywania różnych przeciwników i bez tego też się możemy obejść. Ale bez względu na to, która runda będzie pierwsza, zawsze dostaniemy jako drugą moc właśnie tę moc. Czyli no powiedzmy, że jest to sprawiedliwe, tak? No bo inaczej nie moglibyśmy w ogóle tego poziomu przejść. Nie byłoby to zbyt fajne. O. I udowodniłem, że można rozwalić przeciwnika tą mocą. To jest strasznie trudny boss. I szczerze mówiąc, nie lubię go. Okej. Nie wiem, na ile ten czas się zatrzymuje. A, dobra, bo nie mogę korzystać z dwóch mocy jednocześnie. Okej. O tych chamie. Ta moc też ma taką wadę, że mogę ją tylko, powiedzmy, mogę tylko od dołu się przekopać przez to miejsce. Natomiast nie mogę tego zrobić od góry. Jest to dosyć wkurzające. Nie wiem, co jest tam na dole, pewnie kolce. Ogólnie w tej grze nie ma czegoś takiego jak przepaść, do której wpadasz i od razu giniesz. W ogóle tutaj nie ma żadnych przepaści. Oj, to było niemiłe. Okej, to jest podobny motyw do metra. Tylko nie wiem, czy trudniejszy, czy łatwiejszy. No na pewno nie możemy na ten kołowrotek, tak? Się nadziać. Nie byłoby to zbyt fajne dla nas. Po cholerę, tyle nietoperzy tu jest. No tak, to w sumie jaskinia, więc co ja się tutaj dziwię. Tak, to wygląda tak, jakbym energicznie czyścił ścierką ścianę jaskini. Wiecie, ach, tutaj jest trochę kurzu, muszę je tutaj wytrzeć. Potem teściowa nie mówiła, że brudno, że doprowadziłem mieszkanie do syfu, że ona by to zrobiła lepiej. O, no tak, to było definitywnie łatwiejsze od metra, zwłaszcza, że mniej było sytuacji, w których naprawdę musieliśmy się znaleźć tam na dole. O, już mamy przejście do bossa. Ja ten motyw pamiętam z Megamena. Tylko, że w Mega Manie on był, powiedzmy, tak kapkę trudniejszy. Nawet bardzo, kurde, trudny. Dobra, skacz, ty paszteciarzu. No. Pan. Jakby to zrobić? A może, no tak, tak też można zrobić, rzeczywiście. Mogę przeskoczyć, tu też. Hipnozowy bym wparował, tutaj, tak, pięknie.
Chyba bez tej platformy się nie obejdzie. A może się obejdzie? O, udało się. To jest bardzo ciekawe. Myk, myk, myk. Ciśniemy tu. Ach. No. Okej, okay, tu jest już meta. To już będzie to. I jak ja tego bossa nie da widzę. Zupełnie tak jak pewnych braci. Okej, okay, więc jest to golem, który sobie skacze i atakuje nas krzykiem. I w sumie jest bardzo podobny do jednego bossa z gry Toki. W sensie nie chodzi mi tu o wygląd, tylko o sposób ataku. Najgorsze jest to, że kiedy on jest tym kamieniem, to niewiele mu tak naprawdę możemy zrobić. No szlak! Wypierdzielać mi stąd. Powiedzmy sobie, że strasznie, no jest strasznie trudny do trafienia. Pamiętacie, tamtych dwóch bossów było stosunkowo prostych. Ten nie bardzo, więc trochę czasu nad nim spędzę. Kurde! Mam co prawda więcej tej energii. No, nie ukrywam, że najlepiej by mi się z nim walczyło, gdybym po prostu walczył z nim jako z ostatnim bossem, przed ostatnią misją, tak? Miałbym na pewno więcej tej energii. Większe pole manewru bym miał. Kurde. Mam mało życia, ale zaleta jest taka, że dwa razy go uderzyłem. Tylko co z tego, skoro teraz na przykład spróbowałem. No. A on nawet nie zmienił koloru. Co jest bardzo niefajne. Ponieważ oznacza, że jeszcze dużo uderzeń przede mną. Okej, teraz spadniesz. Ja mam jeszcze chyba z pięć pocisków mogę do jego wykorzystać, nie? Fuck! Weź ty giń! Mówię serio. Życzę ci z całego serca, żebyś zginął w końcu. Czemu ja mam wrażenie, że mi się skończy amunicja, a on dalej będzie żyć? Znaczy w sensie, dalej nie zmieni tego koloru. O! O, dobrze. Ale raz go chyba będę musiał uderzyć, a może nawet i dwa razy będę go musiał uderzyć normalnie. Bo chyba jak jest, jak zmienił kolor, to chyba 4 razy jeszcze go trzeba uderzyć, z tego co ja pamiętam. Tak sobie obliczyłem. No dobra, to teraz są trudne rzeczy. Tak jakby tam to było łatwe. Teraz pytanie za 100 punktów. Jak ja mam tutaj tak do niego podejść, żeby on, nie wiem, zdechł? O! Może tak, tak też można. O! Udało się! Jest! Tak, to była dramatyczna, długa walka, ale wreszcie się udało. O, nie lubię tego bossa, a to bardzo dobrze, bo w końcu go rozwaliłem. Dobra, swojego przodka uwolniliśmy, Janusza z wąsem. Czy dobrze się czujesz? Nie, oprócz tego, że golem przywiązał mnie w czasach Westerdu do pala, to czuję się zajebiście. Okej, okay. Znaczy jest okej, okay. Pospiesz się, idź do roku 1993 i powstrzymaj do zagotnika przed urodzeniem się. Okej, okay. I w sumie byliśmy w tym roku, ale to jest zdewastowany rok. To jest zdewastowany rok 93, tamten był pokojowy. Dobra, to idziemy. Tak, jak widzicie, mamy tutaj przeciwników, których znanych, powiedziałbym znanych i lubianych, ale nie, po prostu znanych. Nie pamiętam tej rudy za dobrze, prawdę powiedziawszy. A jak widzicie, na razie nie ma tutaj nic aż tak trudnego. Ot i przemy wciąż naprzód i naprzód. No może nie teraz. Teraz więcej ścianek się pojawiło? Nie, ja widzę ten pocisk. Ja w niego nie wlecę. A, no tak, wypadałoby to wziąć. Ej, mam 6 na 50, to dosyć mało.
Okej, okay, czy mogę tutaj wejść? Mogę. Chciałem powiedzieć, czy to nie jest takie samo ułożenie platform jak w pierwszej misji, ale nie. Nie, to nie, to jest kompletnie coś innego. Okej. Okay. To, że się przeciwnicy pojawiają na nowo, no ma swoje plusy, tak? Jak na przykład to, że nie może być tak, że sobie utkniemy przy tym błotku, bo nie będziemy mieli mocy, żeby przez nie przebrnąć. Więc to jak najbardziej na plus wychodzi. O tak. Tak mi rób. Ja tam z góry zakładam, że jeżeli jest właśnie ta ziemia, to muszę przez tę ziemię przejść. Przez ziemię. Tę ziemię. Dobra. Nie! Nie mam absolutnie żadnej mocy. I nie podoba mi się to. Dobra, pan w dużowym. O! Dobra, ścieki pamiętam. Właśnie, runda w kanałach. Możemy odhaczyć. Okej, tutaj mamy takich jak... To są rekiny, to są po prostu typy z płetwami doszczepionymi. Ale są dosyć wkurzające w pewnych momentach, zwłaszcza jak się zanurzą. Dobra. Czy tu są... A w sumie, jak to się zastanowić, to oprócz tych rekinów nie ma tutaj żadnych nowych przeciwników. Czyż nie? Chyba nie ma. Nie widziałem żadnych nowych. Ale też nie ma ninży. O właśnie, tak to wygląda mniej więcej. Idziemy dalej. O tak. Czy tego nie było w poprzednim świecie? Chyba było. Jak to byś tym przejmował? To jest... A nie, jednak jest ninja. No i czemu ja mówiłem, że ich nie ma? Patrzcie, po prostu minęło trochę czasu od pokojowych do zdewastowanych czasów, a ninja w dalszym ciągu nie nauczył się korzystać z tego miecza. Dobra. Wytłumaczcie mi, jak tu... A dobra, już chyba wiem, jak tu przejść. A może tak? Fuck. Zapraszam. No nie, panie! Co tu się? Od Janie Pawla. Ja od Janie Pawlać. Młodzieżowe słowo roku. Albo rzeczownik XD. Na jakiej podstawie stwierdzisz, że to jest rzeczownik? Nie mam pojęcia. Serio, rzeczownik XD. Serio? No. O to mi właśnie chodziło. Tak to miało wyglądać. Co tutaj zrobić? Stąd musiałbym skoczyć tu, nie? Właśnie tak. Właśnie tak. Dokładnie tak. Nie! Ach, jak nie upierdliwy golem, to upierdliwe znikające platformy, które do niczego nie są potrzebne. Szefie, a nie możemy tutaj zamontować po prostu wind? Nie, znikające platformy są lepsze. Poczuj tę jakość. Wszyscy źli już mają takie windy. Znaczy już ten, mają takie platformy. Jak ja nie będę mieć, to się będą ze mnie śmiali. Tu, tak ładnie, tak, dokładnie tak. No nie, nie! Spieprzyłeś, nurku jeden ty. A ja się bałem, że te odcinki będą za krótkie. Nic bardziej mylnego. No i teraz tak.
czyli tak, musimy odnotować, że odbicie się od tej ściany nie pozwoli nam wskoczyć na tamtą platformę, ponieważ odbijemy się za daleko. Bo gra jest śmieszna, to jest jedna z tych śmieszniejszych gier, więc... No i miałem to odnotować i dlaczego to znowu zrobiłem? A masz! Dobra, zastanówmy się nad inną strategią działania. A, też nie, w sumie... No i... Nie, możecie mówić co chcecie, ale nie dało się tam wskoczyć. Byliśmy po prostu za wysocy. No. Kurde mać! Skacz! Jak tu wskoczyć? I ja chcę Megamana przejść. No i co ja mam tutaj zrobić? Do cholery jasnej. Przecież nie da się tam wskoczyć, przynajmniej w taki sposób, jak ja próbuję. A nie ma w ogóle innej platformy. O, chwila. Czy właśnie moja teoria o tym, że ten sam przeciwnik zawsze daje jedną i tę samą moc legła w gruzach? Dobra, kurde. Wskakujemy tam. Skacz tam. Skacz! I jakim cudem... A dobra, nieważne. Przemilczmy to. Udało się, jesteśmy u góry. Tylko mamy bardzo mało życia, mniej niż... Mniej albo tyle samo, co połowa. Nie. Nie. No i... O, dziękuję za serce. Teraz tak. Na kolejny zabawny moment. Kompletnie nie kojarzę ostatniej rundy. Stąd też nie jestem w stanie powiedzieć, czy w ostatniej rundzie również pojawią się te śmieszne pułapki. O, wreszcie! O, wychamy pieprzone. Lecą na tych jetpackach, nie uważają. Ludzi stratują. Nie, nie! Po prostu milimetry od tego ognia, nie? A wiecie, z kim tu będziemy walczyć? Wiecie, kto tu będzie bossem? Tutaj znowu będzie Ragbysta. Tylko, że trochę gorszy niż tamten. Tak, i żeby było śmieszniej, to nie jest ten sam Ragbysta, bo tamten... Ten jest murzynem, tamten był biały, także widzicie, to jest nowa jakość. Nie wiem, w tych czasach współczesnych najwyraźniej ci źli uważają, że zostawianie Ragbystów jako głównych bossów jest świetnym pomysłem. Tak. Okej, okay, to było całkiem proste. Miła odmiana w porównaniu z tamtym, co było wcześniej. Okej, okay, siemka. I teraz tak, ten będzie nam sztuczne ognie puszczać. I jeszcze on ma takie coś, on ma taką zdolność, że on w przeciwieństwie do poprzedniego Ragbysty się nie zatrzymuje. W momencie, kiedy, znaczy tutaj mi chodziło o ten moment, w którym w niego uderzamy, nie? Bo tamten, jak pamiętacie, się zatrzymywał, ten nie. A, i nie próbujcie dla nim zatrzymania czasu, to nic nie da. Okej, okay, ale ogólnie jest dosyć prosty. Powiedziałbym, że to jest drugi najprostszy boss. I myk! Ahaha! Tak, to był dosyć przyjemny boss, w sensie... Myślę, że o wiele trudniejszy byłby, gdyby nie było tych dwóch platform na samym szczycie. Okej. Okay. Fajnie, że ratuje ludzi, którzy tutaj w tej grafice wyglądają dokładnie tak samo. Czy wszystko w porządku? Brat. Okej. Okay. Dam ci tę super nową broń. Idź do przyszłości. Okej, okay, rok 2052. Dola została... Dola, czyli wreszcie jakąś babeczką wolniby. Ale dobrze. To zostawiam wam... Na następny raz. Będzie prawdopodobnie najkrótszy odcinek, ale trudno. Do następnego.